Mówi się Jacek Sobola, witam Państwa. Jest czwartek, 11 lutego, 20.26 minęła. Jesteśmy na żywo. +507 964 253 507 964 253. Z domu Państwa witam, dlatego że jak jest taka zima, to mój prywatny park maszynowy mówi mniej więcej do mnie to, co część warszawiaków do prezydenta Trzaskowskiego. No cóż, ja mogę na to poradzić. Niewiele. Trzeba poczekać, aż te mrozy puszczą i tyle. Proszę szanownych Państwa, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co ja usłyszałem, zobaczyłem, dlatego że oglądałem orędzie pana marszałka Tomasza Grodzkiego. Wczoraj wspominałem o panu marszałku, no, że być może to jego miał na myśli Konstanty Ildefons, a nie Trzaskowskiego, pisząc o wysokiej figurze, że weszła na trybunę. Jest właśnie wysoka figura wygłosiła do nas dzisiaj tekst z promptera. Tam jest drobny problem, ale ponieważ oni mi nie płacą w funtach szterlingach, to ja nie będę ich uczył, co zrobić z tym problemem. Bo pan marszałek tej sztuki trudnej czytania z promptera nie opanował. W związku z czym to wychodzi dosyć karykaturalnie, niestety. Pomijając już warstwę merytoryczną i to, co pan marszałek miał nam do przekazania. Dla tych, którzy nie oglądali, krótkie streszczenie. Pan marszałek powiedział, że to, co było wczoraj, to był dopiero wstęp do tego stanu wojennego, który zapadnie, bo przyjdzie kaczor dyktator. Znaczy nie sam. Wyślę Macierewicza w skórzanym płaszczu kaczor dyktator i Macierewicz w skórzanym płaszczu wyłączy internet. Być może również Netflix. No i wtedy się zacznie. Ciekawa rzecz, bo ja dzisiaj oglądałem ten TVN dosyć uważnie, no żeby się przygotować do programu. Tak się poświęcam. I oni w tych faktach to o niczym innym nie mówili, tylko o tym, jak oni są fantastyczni, że taki protest urządzili. Nie powiedzieli, że ta krótka przerwa, 24-godzinna, ja mówię krótka, no bo to jest rzecz osenna, z mojego punktu widzenia jednak krótka. Nie powiedzieli, że ta krótka przerwa, 24-godzinna w nadawaniu wywołała falę samobójstw, ale ja rozumiem, że oni jutro o tym powiedzą, no bo to są wolne media, no to dzisiaj nie zdążyli. Adam Michnik, proszę Państwa, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, udzielił takiego wywiadu włoskiej La Repubblica i Adam Michnik przekonywał w tym wywiadzie, że strajkuje, czyli przyłączył się do tej akcji z tą czarną planszą. Michnik strajkuje, ponieważ rząd polski nienawidzi wolnej prasy. Potem tam porównywał media publiczne do propagandy Goebbelsa i Żdanowa. No i generalnie w wywiadzie zatytułowanym Rząd polski nienawidzi wolnej prasy, oto dlaczego strajkujemy, Michnik opowiadał Włochom o umierającej demokracji, o upolitycznieniu mediów publicznych. No w samym wywiadzie tam jechał po całości właściwie bez trzymanki, bez jakiejkolwiek refleksji, zastanowienia, jaki obraz polski on kreuje za granicą. Rząd polski nienawidzi wolnej prasy, oto dlaczego strajkujemy. Tak brzmi tytuł tego wywiadu, w którym redaktor naczelny Gazety Wyborczej mówi wprost, reżim Kaczyńskiego musi przegrać na dłuższą metę. Przegrać wojnę przeciwko kobietom, wojnę przeciwko wolnym mediom. Tak, no naprawdę bardzo cieszy, że pan redaktor jest w takiej dobrej formie. Ja nie wiem, czy państwo nie mają takiego wrażenia, że trwa jakiś konkurs w ogóle. Trwa taki konkurs na to, kto bardziej opluje tę matkę ojczyznę za granicą. Tam biorą udział Biedroń, Spurek, Grafini Róża Fontun i tak dalej, Michnik, no plują tym jadem. Aż miło. Tak dla równowagi powiem, że nasz prezes naczelny od wszystkiego, Tomasz Sakiewicz, poproszony przez Radio Poznań o komentarz do tej akcji części mediów, żeby w Polsce nie płacić podatków, powiedział tak. Ja to cytuję, nieprzymuszony chciałem podkreślić i mam przyjemność, ponieważ zgadzam się z panem redaktorem Sakiewiczem w tym, co powiedział, w całej pełni i w całej rozciągłości. Powiedział tak, Tomek. Partie polityczne są tylko pewną emanacją grup biznesowo-medialnych. Dziś dużo większą siłę polityczną ma Wyborcza, TVN
i Onet, no on mówi Onet, ja mówię Deronet, niż Platforma, Lewica czy Hołownia. Tam jest silna walka o dostęp do tych mediów, bo bez tego partie nie będą istnieć, w związku z tym muszą świadczyć usługi. Te usługi były świadczone w różnych formach w całej trzeciej RP, by to zaplecze medialno-biznesowe miało się dobrze, mieli dostęp do koncesji, byli chronieni. Dostaliśmy oficjalne pismo w tej sprawie, my nic nie wiedzieliśmy. Oni uchwalali to sobie w nocy, zmieniali ramówki dróg gazet, nas nikt o tym nie poinformował. A rano się okazało, że nie dołączyliśmy do protestu i została wycofana część Gazety Polskiej Codziennie ze sprzedaży, dlatego że nie protestujemy. To jest po prostu przestępstwem. Próbuje się na nas wymusić udział w jakiejś akcji politycznej, o której nie mamy pojęcia. Oni doszli do wniosku, że można ominąć media o konserwatywnych poglądach. Nikt nie dostał takiej propozycji. Do nikogo się nie zwrócono, nie wyjaśniono zasad. Teraz próbują terroryzować tych, którzy nie wzięli udziału, bolszewizm najczystszej postaci. Jeżeli oni zatykają usta innym dziennikarzom, robią to od lat, bronią swojej pozycji monopolistycznej, to trudno mi uwierzyć, że ta banda hipokrytów ma inny cel niż to, by utrzymać swoją dominację na rynku. Wszędzie, gdzie mają na to wpływ, zdobyli przewagę monopolistyczną. Nie widzę walki o wolność słowa, widzę walkę o pieniądze. Takiego mamy naczelnego. Krynica mądrości normalnie. Ja się zgadzam z każdym słowem. Przepraszam najmocniej pan... A, pan Michał z Poznania, to już kiedyś rozmawialiśmy. Z tego, co pamiętam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie dzwonię z Radia Poznań, na pewno nie. Kolega do mnie dzwoni, ogląda mecz, a kolega dzwoni do mnie i mówi: weź zobacz, przemówienie partyjne. A ja mówię: jakie przemówienie partyjne? Zobacz, przełączam, patrzę, a tutaj kto? Chory psychicznie człowiek z nienawiści, ten łapówkarz. No tak, no od razu przełączyłem na mecz. No nie mogłem tego oglądać i słuchać. No, ale teraz powiem o tej wolnych mediach i tej całej... Wczoraj jak włączyłem, patrzę, a nawet mówiłem, niech strajkują nawet tam cały miesiąc albo jeszcze bardziej. Co chciałem powiedzieć? Mianowicie, telewizja TVN, telewizja Polsat, jak ktoś by tak sobie przyłożył się i zobaczył i skontrolował, jak one powstawały, to ja przypomnę. Jeden Polsat. Pamiętam tylko jedną rzecz. Ja to pamiętam, bo już mam te lata. Jak Solos miał 7 dowodów osobistych, a Wałęsa powiedział tak: ja tego pana puszczę w skarpetkach. No i puścił go w skarpetkach, prawda? Byłego SBK, bo to SBK. Tak samo TVN, WSI, Walter, zwykły pracownik telewizji. Proszę bardzo, jakie majątki. I można by tak mnożyć. I mnożyć, jeszcze mnożyć. A jeśli chodzi o te podatki, to ja uważam, że o dużo, dużo za późno. Już to można było załatwić troszkę wcześniej, byłby spokój. I tak by było na pewno. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Zdrowia Panie życzę. Panie Michale, pan ten mecz w tych klubowych mistrzostwach świata ogląda, rozumiem, tak? No tak, oglądam. Chyba 1-0 dla Bayernu. A że uznali jakąś bramkę? Bo tam już jedną strzelili, ale jedno, nie uznali, że... Jedną nie uznali, to prawidłowo. Tak. A drugą też była taka kontrowersyjna i myśleli, że Lewandowski był na spalonym, no ale zrobili VAR i jednak sędzia uznał. I także 1-0 jest. A jak do tej pory, to nie wiem, bo akurat nie mam przełączone, nie? Jasne, jasne. Bardzo, bardzo, bardzo uprzejmie dziękuję. Mieliśmy od razu meldunek z meczu. Aha, ja chciałem powiedzieć z ostrożności procesowej, że ja się stanowczo odcinam od tego, co pan Michał tam mówił. Na przykład... no tak od początku zaczynając, że łapówkarz. Żaden łapówkarz, filatelista. Przecież on zbierał te koperty, bo im chodziło o znaczki, no. I tyle. A tam potem to, co pan, to już w ogóle kategorycznie się odcinam. I to wszystko z ostrożności procesowej. Proszę państwa, bardzo interesująca pogawędka na Twitterze się dzisiaj odbyła. Interesującą pogawędkę na Twitterze odbyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego pani profesor Krystyna Pawłowicz i reprezentujący te tak zwane media bez wyboru dziennikarz Rzepy Jacek Nizinkiewicz. Nizinkiewicz przypomniał w swoim artykule słowa Pawłowicz, gdy ta była wówczas jeszcze posłanką i przekazała jednemu z dziennikarzy, cytuję, weźmiemy się za was. Napisał tak: obecna sędzia Trybunału Konstytucyjnego zapowiedziała głośno to,
co inni przedstawiciele władzy myśleli i obecnie realizują. Wzięli się za nas. No, tak napisał w artykule. Odniósł się do tej wczorajszej akcji protestacyjnej. No i nie musiał długo czekać na odpowiedź pani profesor. Pani profesor napisała, że no generalnie, że ma niezły refleks, tak? Przypominając te słowa sprzed iluś tam lat. Dajcie może coś z czasów, gdy byłam w żłobku. Gdy pani atakowała Echo Dnia za tekst o malinowym zdroju, to też był żart. Gdy dziękowała pani prezesowi Orlenu w sprawie dziennikarza Polska Presse, też żart. Gdy atakowała pani Agatę Adamek z TVN24, za co przeprosiła, też żart. Gdy banuje pani dziennikarzy za pytania, też pani żartuje. Tak napisał pan redaktor Nizinkiewicz. No i na te słowa pani profesor Krystyna Pawłowicz stwierdziła, że dziennikarz, który został przez nią przyłapany na nadużyciu, próbuje w ten sposób zmieniać temat. Nie godzę się na kłamstwa mediów. Mam prawo do obrony przed wami. Echo Dnia, porównaj fakty, kłamało o mnie we wszystkim, a Adamek musiała mi sprostować, że nie chciała mnie obrazić. Ban jest dla każdego, zwłaszcza kłamiącego dziennikarza, w cudzysłowie. Tak napisała pani profesor Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego ja mówię, że ta pogawędka, proszę państwa, była interesująca? No bo te tak zwane argumenty, w cudzysłowie argumenty, jakich użył dziennikarz Rzepy, no to jest bardzo dobry przykład na to, jak przy pomocy manipulacji kreować rzeczywistość. Sprowokujemy Pawłowicz, taki jest plan. Sprowokujemy Pawłowicz, postawimy siebie w roli ofiar, no i będziemy przy okazji utrwalać ten obraz, taki obraz w masowej wyobraźni mediów, które są zwalczane przez tę paskudną reżimową władzę. Tylko o to chodzi. Takie jest to, w cudzysłowie, dziennikarstwo na takim poziomie, naprawdę. Pani Jadwiga? Skąd pani Jadwiga? Z Aleksandrowa Kujawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słucham. Ja chciałam się wypowiedzieć w sprawie pana Grodzkiego. Chciałam mu powiedzieć, że pan Grodzki został wykształcony w Polsce i powinien nie zajmować się polityką, tylko leczyć pacjentów. Jeszcze pamiętam, jak go oskarżono o łapówkarstwo i jak on nie brał łapówek, to ja jeszcze pójdę do zakonu. I jeszcze chciałam powiedzieć, że media powinni płacić haracz. Oni wczoraj odebrali mi program, który chciałam oglądać. To, że wstawili pasek, że przepraszają, ale mnie nie pytali o zdanie. Mają płacić tak jak każdy. I to nie jest odebranie im mediów, tylko tak powinno być, że powinni płacić. A Grodzki niech się zajmie tym, co się wykształcił, a nie żeby występował w polityce, bo ja go w polityce nie widzę. Pani Adwiga, czy pani pamięta stan wojenny? Tak. Czy, skoro pani pamięta stan wojenny, to z czym mamy do czynienia, ma cokolwiek wspólnego z tamtym czasem? No nie widzę. Nie widzę, żeby miało coś wspólnego. I jeszcze tylko czekam, żeby Kaczyński rozliczył Komorowskiego i tego Tuska, którzy w książce, gdzie są Sumiński opisuje na faktach, żeby za tych łobuzów się nie wzięli. I to mnie dziwi. I jeszcze wie pan, co mnie dziwi? Że ci, co byli w polityce i się nie sprawdzili, żeby ich przedstawiano, żeby oni wypowiadali swoje opinie. Taka Jakubowska, co ona robi w telewizji? Ona powinna już dawno zniknąć. I tak samo poprzednicy. Kwaśniewski, Wałęsa. Dla mnie to nie są priorytety, żebym ja ich słuchała, proszę pana. Oni powinni się wycofać w ogóle. A telewizja nie powinna ich w ogóle zapraszać do siebie.
mój głos wewnętrzny krzyczy, weźcie, zróbcie z nimi porządek. A tu się nic nie dzieje. Grodzki, zaraz jak go wybierali, jak spojrzałam na tą figurę, to powiedziałam, on kłamie bezczelnie. On i jego niebranie łapówek? Proszę pana, to ja jeszcze w tym wieku, co jestem, pójdę do zakonu i będę święta. Żadnego tak stanu wojennego tu nie ma. Powinni zrobić porządek. Powinni zrobić porządek z tymi wszystkimi. I proszę pana, nie powinno ich się przedstawiać w telewizji, żeby słuchać ich wypowiedzeń, co mają na ten temat czy inny do powiedzenia. Oni w polityce się nie sprawdzili i powinni ich już dawno skasować. A nie, żeby oni byli priorytetami. Dobrze, ja mam jedno pytanie takie dosyć intymne na koniec. Pani Jadwigo, a co pani tak bardzo chciała obejrzeć wczoraj, że się pani wkurzyła, że pani nie dali, że był ten czarny pasek? Co to było? Ja się nie wkurzyłam, tylko wie pan co? Jak na pasku widziałam, przepraszam, ale taka i taka sprawa. Ale oni nie pytali pojedynczo, bo jakby pytali, to żaden z nas by się nie zgodził. Co mnie obchodzi ich walka? Jeśli mają płacić, to niech płacą. Dziennikarze i tak są skorumpowani. I nie wszyscy są w porządku. Myśli pan, że to, co oglądam w telewizji, to wszystko uważam, że ten jest mądry i ten jest mądry? Proszę pana, ja spojrzę na człowieka i kłamie. Proszę pana, kiedyś byłam na wystąpieniu Lisa w Warszawie. Pojechałam, bo mnie to interesowało. Wtedy przyjechał Giertych na spotkanie. Wałęsa nie dotarł. Proszę pana, to było śmieszne. Jaki ten Lis jest stronniczy. Był i jest, proszę pana. To mnie się nie podoba, bo każdy dziennikarz to powinien mówić prawdę. Tak jak Sumiński, który tyle przeszedł, pisze, popiera faktami, a nikt nie zwraca na to uwagi. Nikt. Rząd Kaczyńskiego nie jest w stanie wziąć się za tych bandytów. Wie pan dlaczego? Bo by był przewrót w Polsce. By był przewrót. Komorowski, pamiętam, po, proszę pana, tej tragedii, która się wydarzyła, sam się promował. Ludzie by go nie wybrali, tego mungoła. Ja się zastanawiałam, dlaczego on wystąpił i został w tej telewizji politykiem. Bo ta jego morda, przepraszam za wyrażenie, to nie przedstawiała nic dobrego tego tłumoka, ale tłumok w swojej sprawie to był Pani Jadwigo, bo już troszkę nam się pani tutaj rozchulała. Tak, bardzo uprzejmie dziękuję. Przepraszam za wypowiedź. I weźcie się za tego Tuska, proszę pana. Tusk? Dobrze, zaraz po przerwie to uczynię. Bardzo uprzejmie dziękuję pani Jadwigo. Ja chciałem powiedzieć tak, że ja pani Jadwidze nie przerywałem, bo jak pani Jadwiga jest po takich przejściach niewiastą, że była na tym spotkaniu z Lisem, ludzie, ja w życiu nie byłem na żadnym spotkaniu z Lisem, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam, ale jak pani Jadwiga była na takim spotkaniu z Lisem i tam jeszcze był Giertych, to ja bym nie wykluczał tego z tym zakonem, że to może tak być, że oni sami panią wezmą za takie poświęcenie. Mili, szanowni moi drodzy, kochani państwo, będziemy musieli się na chwilę rozstać. To nie będzie długa chwila i zaraz po niej wrócimy. Możemy się tak umówić, dobrze? Tylko proszę się za daleko nie oddalać od odbiorników. Na razie krótka przerwa.